Witam. Chciałbym Państwu bliżej przedstawić materiał, który wykorzystaliśmy przy produkcji obudowy nowego urządzenia dostępnego w ofercie naszej firmy. Urządzeniem tym jest jednostka odzysku ciepła Oxen, czyli bezkanałowy system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Poszukując nowych technologii i możliwości produkcyjnych, natknęliśmy się na spieniony polipropylen, w skrócie określany jako EPP. EPP powstaje przez połączenie żywicy polipropylenowej z dodatkami ulepszającymi. W atmosferze odpowiedniej temperatury, ciśnienia i dwutlenku węgla formowane są drobne kulki wypełnione powietrzem. Tworzenie kształtki, na przykład takiej jak obudowa jednostki Oxen, odbywa się przez wtryskiwanie kulek spienionego polipropylenu do aluminiowej formy. Następnie do formy dostarczana jest para wodna o temperaturze do 130 stopni Celsjusza i ciśnieniu około 2-3 barów. Następuje proces chłodzenia i stabilizacji, dzięki czemu formowany element kurczy się, umożliwiając wyjęcie kształtki z formy. Ostatnim etapem jest wygrzewanie detalu w piecu w temperaturze 80 stopni Celsjusza przez około 8 godzin. Podczas tego etapu detal uzyskuje ostateczny, właściwy kształt. Dlaczego zdecydowaliśmy się na wykonanie obudowy metodą wtrysku EPP? Materiał ten posiada wiele cech, które wyniosły go przed inne technologie produkcyjne. Posiada m.in. wysoką zdolność tłumienia dźwięków i jest dobrym izolatorem termicznym. W przeciwieństwie do innych materiałów spienianych, jak np. polistyren, jest tworzywem bardzo sprężystym i wytrzymałym. Jak można się łatwo domyśleć, jest również materiałem bardzo lekkim. Jest to także materiał ekologiczny, gdyż wytwarzanie kształtek odbywa się bez powstania odpadów produkcyjnych, a sam EPP w pełni nadaje się do recyklingu. Dzięki temu już od wielu lat jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, na przykład do wypełnienia zderzaków, części bagażnika, czy nawet elementy siedzeń. Znając cechy i widząc potencjał tego materiału, wraz z grupą projektową podjęliśmy decyzję, aby pójść o krok dalej. Jako pierwsi na taką skalę wykorzystaliśmy EPP do produkcji elementów obudowy, która ma pełnić funkcję nie tylko ochronną, ale nadawać nowatorski wizerunek urządzeniu. Mamy nadzieję, że przyszli użytkownicy jednostek odzysku ciepła Oxen docenią je zarówno pod względem funkcjonalności, jak i ogólnego wyglądu.